kontestacja. Superpartia, kurwa! Superpartia, kurwa, nie? I zaczynamy kontestację od piwek, wódki, kwasu, jaboli i wszystkiego innego. Niech się państwo i tak dalej. To będzie hymn Piątej Rzeczpospolitej, kiedy kontestacja dojdzie do władzy. Czego sobie i państwu, prawda, życzę. W imię zasad, skurwysynu. Kurde, jakiś bojowy nastrój mam dzisiaj, a to dlatego, że postanowiłem, żeby tematem tej audycji było musicie się buntować. Kochani, musicie coś rozpieprzyć, no, musicie coś zdemolować, musicie, no, wejść w ten klimat, prawda, destrukcji trochę. A to mam na myśli, że przede wszystkim w swoim własnym życiu, a nie w dookoła ludziom, w państwie, w partiach, polityce, u Tuska, u Kaczyńskiego, tylko w takim zwykłym życiu u siebie. No. Musicie się buntować, a nie zawracać sobie głowę politykom, partiami, chyba że partią kontestacja, to powinniście sobie zawracać głowę. No, taka jest myśl przewodnia dzisiaj i może by ktoś chciał sobie pogadać ze mną, to by było miło. Można zadzwonić telefonem 573-568-457 i odpowiedzieć na takie następujące pytanie. Czy miałbyś ochotę wyrzucić swoje dziecko z domu z powodu tego, że dostaje same piątki, że wszystkich słucha, że się trzesze równo z przedziałkiem i zapuszcza takiego małego wąsika, jak miał Charlie Chaplin, i że jest wegetarianinem, i że wszystkich słucha, i że jest takie miłe i nie zaśpiewa nigdy w życiu, że odpiwa wódki, bimbru, kwasu i jaboli w majestacie prawa. Niech się państwo Karol przypomina na czacie, bo jest czad, jak ktoś słucha na żywo, to jest moim przyjacielem. Ja go kocham. I ten człowiek, którego ja kocham, zawsze przychodzi w poniedziałek o 8, a nie słucha potem na jakimś Lalamido. Gdzieś tam Deezery, Spotify'e, inne takie ściąganie. Co jest za ściąganie? Przyjść trzeba, pokazać swoją twarz, nie bać się. Zadzwonić na numer 573-568-457. Zapisać ten numer, wyciągnąć notatnik i wklepać w telefon komórkowy 573-568-457 do Polski. I zadzwonić, no i pogadać na temat buntowania się. Nie, bo musimy gadać o tym zawsze i w kółko. Ale ja chciałem, stanie się tak, sięgnęłem do swojej duszy. Czekajcie, jak sięgnąłem do duszy, to muszę zmienić muzyczkę, będzie taka bojowa. Bo teraz będzie o duszy, do sięganiu. Sięganiu do duszy towarzysza partyjnego będzie. O, jak miło, jaka delikatność tutaj nastała. Czekajcie, może tak głośniej to puszczę. Nie, dobrze, dobrze, może być. Muzyczki eksperymentalne są cały czas w kontestacji, bo to wszystko jest na razie okres przejściowy. Zbieramy ludzi do partii, żeby się zapisać i żeby naszą myśl kontestacyjną szerzyć dalej. Ale ktoś dzwoni i opowiada, co by zrobił z dzieckiem zbyt grzecznym. Bardzo bym chciał wiedzieć, cześć. Odebrałem. Halo. Dzień dobry. Bardzo dobry. Jak ty myślisz? Czy trzeba się buntować tak? W życiu, czy nie? Tak, trzeba się buntować. Jaka jest różnica między buntem a protestem? Nie ma. To jest to samo. Ale powiem, dobra, jest. Ja czuję. Bo bunt jest wewnętrzny, a protest jest zewnętrzny. I bunt jest ważniejszy, bo wolność to jest taka rzecz od środka ważna, a nie taka zewnętrzna. Ale przecież po czynach i owocach ich poznać, a nie co za to. Tak. To też prawda, to obie są bunt, ważne. To gnijesz od środka, tak? A nie protestujesz, no to zgnijesz w końcu. Też. Ale trzeba od czegoś zacząć. I to, ja myślę, się zaczyna nie od głosowania na partię największą w Polsce, tylko od siebie samego. I dlatego się trzeba najpierw zbuntować, a potem protestować, a nie odwrotnie. Tak, to się zgadzam. Jak się buntować? To mądry człowiek jesteś. Do tej audycji sami mądrzy dzwonią i piękni ludzie.
Kurde, miałem ten, miałem w temacie, mogę coś powiedzieć, tylko że kurde, dawaj, nie wiem gdzie to mam. Pamiętasz, wysłałem kiedyś ci moje dziecko jedno, numer dwa, czyli średnie z trzech. Bo ja go znam, ja znam wszystkich słuchaczy, którzy tu dzwonią w ogóle osobiście. 10 tysięcy ludzi znam wszystkich i tego, co dzwoni, też znam. Znam jego dzieci nawet. Dobrze mówię? No, zdenerwował się i uciekł. Rad, którym teraz mówię, to przecież ma na imię Martin. Co? Dobra, bo były lagi, no. Czy ty w pociągu jesteś, że takie masz połączenie słabe, czy co? Ja mam eleganckie połączenie, bo ja jestem w chałupie. No więc wracając do tematu, nie zboczyjmy. Dawaj. Więc mój syn, średni Martin, zwany na imię, i on dostał, czy pamiętasz, że dostał opinię po zakończeniu drugiej klasy, której tak, jego wychowawczyni pisze. Bardzo mu współczuję. Na temat, ja też, i dlatego napiszę mu opinię na koniec, ocenę opisową. I w ocenie opisowej pisze, że dziecko ma własne przekonania i podąża zgodnie z własnymi przekonaniami, które nie zawsze są zgodne z tym, co mówi szkoła. Czy ona szkoła myśli, napisała? Że... To jest opinia szkoła do jego wychowawczyni. Tak? I ona napisała na koniec roku i ona myślała, że mi powie, o, ale widzi pan, trzeba się martwić, a ja tym się, to jest najlepsza opinia, jaką mogła mojemu dziecku wydać. To jest syn, to ja bym był dumny. Jakby go wyrzucili ze szkoły, to bym po prostu z radości się schlał chyba normalnie. No i walka nieustanna, proszę pana, bo no, tu nie ma miękkiej gry. Chwilowo, że tak powiem, zakopany jest topór wojenny. Ze szkołą? Bo znowu mi... Nie, z wychowawczynią tam. Ze szkołą to topór wojenny cały czas jest odkopany, bo ja się tam przypierdzielam do wszystkiego, co się tylko da w tej szkole. No. Z wychowawczynią chwilowo jest chyba w miarę okej, chociaż ostatnio też mi coś mówiła, że... A już nie wiem o co, ale że coś znowu źle zrobił, bo... Pytanie. Bo znowu zrobił coś tak, jak on chciał, a nie tak, jak ona chciała i... To było niezgodne z założeniami. No to jest niezgodne z założeniami systemu szkolnego, żeby ktoś miał własne zdanie i robił to, co on chce, a nie to, co nauczyciel. No bo jak urzędnik. Tak można, no naprawdę. No jak? No, nie wiem jak. No, na złej drodze jest, bardzo go lubię już za to. Ale jakie pytanie mam, czy teraz w szkołach, bo ty tam byłeś, sprawdzać, czy wiszą takie głośniki, bo kiedyś były, jak ja byłem mały, to takie głośniki pomontowali i taki był radiowęzeł. Otóż radiowęzeł zakładowy nie istnieje. Czemu? Niestety już radio, no bo nie wiem, może propaganda się nie przyjmowała i się obiad ze stołówki państwowej wracał. Więc radiowęzeł się nie ma zastosowania, ale za to wszyscy teraz, którzy są pracownikami szkoły, mają poczucie, że oni mogą sobie pozwolić na wszystko. I że oni są w ogóle takimi panami tam świata. I nie ma właśnie jakiegoś takiego ogólnego przekazu z radiowęzła, ale każdy sobie. I generalnie nie ma już... Jak ja byłem w szkole, to pamiętam, że generalnie to nie było takie uznawane za w dobrym smaku, że ktoś miał jakiś nauczyciel swoich pupilków, że tak otwarcie tak, się tego... Była. Każdy gdzieś tam miał, ale tak, no nie, otwarcie, prawda, niby udajemy, że nie, wiemy, że tak, ale udajemy, że nie. No a tak, widzę, że tak teraz już nie ma czegoś takiego, nie ma problemu i to mnie trochę właśnie denerwuje, bo znowu któraś kobieta mówi, że Martin znowu coś tam zrobił, a ja mówię, a co miał zrobić? No bo powiedział chłopakowi, że jest głupi, a ja mówię, ale co to? Przyszedł do niego i powiedział, nie, proszę pana, no przyszedł, powiedział, no a co, czemu? No pewnie czemuś, ale no, ja już nie dociekałam czemu, a ja mówię, no to powinna pani dociec czemu. Okazuje się, że chłopak zabrał Martinowi kredkę. No to Martin, co mógł powiedzieć drugoklasista czy trzecioklasista do innego trzecioklasisty? No pomoże mu nie, tylko powiedział mu, że jest głupi. No tak, to lepsze niż się bić od razu. I chłopak poszedł do domu i powiedział do swojej mamy, że że kolega mu w szkole powiedział, że jest głupi. Więc mama, jak prawdziwa mama, poszła do szkoły i zrobiła awanturę, że jak to jest, że ktoś w szkole mówi jej dziecku, że jest głupie. I proszę tutaj reakcję
podjąć jakieś drastyczne, radykalne kroki. Wobec tego do mnie też zwróciła się, a właściwie do mojej żony, bo już się do mnie chyba nie chciała zwracać, bo się bała, że znowu powiem, co o tym sądzę. Pani wychowawczyni, że czemu Martin powiedział do kolegi innego, że jest głupi i że to trzeba będzie poruszyć na tym. To są problemy, I jak przechwyciłem korespondencję, to powiedziałem tej pani tak, proszę panią, jadę ostatnio pociągiem i przychodzi do mnie pani i mówi, proszę pana, ktoś siedzi na moim miejscu, tak, bo jestem kierownikiem pociągu, ty wiesz, nikt nie wie, ale już teraz wiedzą wszyscy. Teraz i ja mówię, no okej, okay, nie ma problemu, wstaję, idę, prawda, przychodzę, mówię, dzień dobry, proszę pana, siedzi pan na nie swoim miejscu, czy tak? A gość mówi, a nie wiedziałem, tak, serio? Patrzy na bilet, a jaki to jest wagon? No, to jest wagon 4. O kurde, to ja mam 5. To przepraszam, dostaję i idzie, nie? No tak to działa. Ja patrzę na tą kobietę i mówię, proszę, ale to, nie wiem, ten pan nie chciał pani ustąpić, czy coś, bo nie wiem, przyszła pani do mnie, to w czym był problem? A ona mówi, no w niczym, no siedział na moim miejscu. A ja mówię, no ale co zrobię, jak pani mu powiedziała, że to jest pani miejsce? Nie, ja mu nie mówiłam. A ja mówię, to czemu? No bo poszłam z tym do pana, no bo pan tu jest kierownikiem pociągu, więc to ja nie wiem, czemu ja miałabym mówić, że to jest moje miejsce. Aha. I po prostu to jest ta efekt takiego właśnie wychowania. A ja mówię do syna, gościóweczka mówię, czy ty sobie to sam załatwisz z kolegą, czy ja mam to załatwić? On mówi, ja sobie to sam załatwię. Ja mówię, brawo. No to dobra, to trzymam cię za słowo, że ja więcej nie usłyszę o tym od twojej pani. I przychodzę za 3 dni po niego do szkoły i widzę, że oni we dwóch, ten i ten kolega, co głupi niby, ten, rzekomo głupi, razem niosą jakieś pudło z zabawkami jakimiś tam. Ja już zmądrzał. A to wy tak razem idziecie? A oni mówią, no bo bawiliśmy się razem. No. No i co? Ja i mówię, co? I da się. Co mówię, a to może lepiej było iść do dyrektora i do prezydenta i do papieża. Nie, po co? To były takie tam. No. Widzisz, i to jest dobra problem. Historia. Ale to mi coś pokazuje, bo tak faktycznie było, ja pamiętam w Polsce i wszędzie, w Hiszpanii też jest i na całym świecie, że ludzie zamiast pogadać człowiek z człowiekiem, iść do sąsiada i sobie wyjaśnić, to idą do jakiegoś pośrednika. I to jest tendencja, co rośnie i jest idiotyczna, bo ludzie w ogóle nie rozumieją, że może być życie bez jakiegoś urzędnika, pośrednika, kogoś tam wyżej, władzy. Zawsze do władzy muszą iść, nie mogą powiedzieć i pogadać. Bo tak jak zakładają, tak, że to i tak się nie uda. No. Nie? Tylko, że wiesz, jest pewien problem w tym wszystkim. Bo czemu ludzie zaczęli chodzić do władzy? No kiedy zaczęli, nie tak? Wiem. No dawno temu to nie chodzili do żadnej władzy, tak? Sami się załatwiali. To potem bardzo dawno temu. Weszła w tą, bardzo dawno temu. I potem zaczęła wchodzić w tą jakby rolę pośrednika różna władza, tak? Tak. Albo to byli księża, jacyś tak. Tam, prawda, policjanci, milicjanci, przecież policja też kiedyś była też. Prywatna. Tak. I ludzi do tego przyzwyczaili. No tak. Czym? Urabiają ludzi. Działania. Ale dlaczego ich przyzwyczaili? No, musieli być skuteczni, tak? Bo ludzie musieli najpierw się zorientować, że ty, kurde, chyba lepiej jest iść do tego gościa, bo jednak jest bardziej skuteczny niż ja. Bo ja byłem u tego faceta 2 razy i mówiłem mu, oddaj pan mi krowę. I nie była, a dopiero poszła władza i oddała. Bo władza faktycznie miała jakąś tam, prawda, siłę, którą mogła użyć, gość oddał krowę. I ludzie się nauczyli, dobra, no to super, to mamy teraz władzę taką, która jest w stanie nam tutaj różne, prawda, rzeczy no pomagać to, i tak dalej. To czekaj. To może ona jest nawet i może to tak działa, jak mówisz, tylko że dlaczego nie, zaczynają nie od władzy? Dalej... Czemu zaczynają nie, od tego? No bo już się przyzwyczaili w pewnym momencie, że skutecznie jest iść do władzy od razu i załatwić sprawę. Ale to nie musi ale tak minęły być, bo... czasy i dzisiaj władza zorientowała się, że już nie musi nic robić, a ludzie i tak będą do niej przychodzić. Ty, a wiesz, że w Anglii tak nie ma? Że w ogóle cały system jest tak zrobiony, żeby ludzi zniechęcać, żeby szli do władzy? Jest, w różnych rzeczach trochę jest, trochę nie ma. Wszędzie coś działa, a coś nie działa. Różnie to bywa. Ale to ci powiem przykład, nie? Bo system sądowy sobie lubię się bawić, lubię pozywać i tak dalej, bo tak chcę zobaczyć, jak to działa. I na przykład w Anglii tak działa, że w ogóle cię zmuszają, zanim w ogóle dojdzie sprawa do jakiegoś sądu, że ty musisz gadać z tym drugim gościem, nie? Że musisz się dogadać, dopiero jak się nie da, to tak po kolei eskalują tylko krok wyżej.
I żeby doszło do sądu, to musisz przejść przez te takie kroki i to chwilę trwa zawsze. I ten sam system w ogóle zmusza ludzi, żeby załatwiali między sobą, zanim w ogóle się zajmie. I to jest w wielu przypadkach. To jest ciekawe, jasne, nie? Bo w Polsce od razu trzeba do prezesa. To sądownictwo działa o niebo lepiej niż w Polsce. Natomiast no coś takiego jak nadzór budowlany działa dużo gorzej niż w Polsce, tak? Bo ale znowu nie wiem, u nich nie jest budowałem. Jakby taka bezwładność systemu jest tak nieprawdopodobna, że oni za wszelką cenę wyrzucą cię z nieruchomości, wszystko ci zamkną i dopiero będą dochodzić, czy to jest zgodnie ze sztuką zrobione, czy tam ci nie spadnie na głowę dach, czy coś. W przeciwieństwie właśnie na przykład do Polski, gdzie tu nawet nikt nie udaje, że twoja sprawa, no są jakieś pewnie wytyczne takie podstawowe, tego to nie ale wiem. Nie ma. A skąd ty to wiesz? Jakie masz zrobić? Już nie mieszkałeś w Anglii. Wiem, bo właśnie, a nie mieszkałem, ale właśnie mam dobrego znajomego budowlańca, który wrócił i robił mi tutaj robotę i mówi, kurde, ale jest fajnie, mówi, ale fajnie, że mogę przyjść i zrobić ci gniazdko, tu, no, bo tak, tak chcesz. Bez mówi, miliona w Anglii nie ma przepisów. Takiej możliwości, bo nie, dobra, jest to prawda. Gniazdko na dole, brzmi to jak prawda. Powiedzą, że nie wolno, bo no tak, przecież osoba niepełnosprawna może się nie pochylić do podłogi. Dlatego mówię, są tak, różne rzeczy, no właśnie, które to działają, z powodu, różne ale rzeczy, to jest które o co innego chodzi, bo to jest to, ta obsesja na punkcie, że ludzie są bezradni, biedni, trzeba ich się nimi zaopiekować na śmierć. No, a pytanie od słuchacza masz na czacie, do ciebie jest teraz. Czy mówią do Ludwika Martin, zapytuje słuchaczka zaniepokojona. Tak. Aha, tak, tak bo mówię. Ja, bo tak, bo w domu jakby mały mówiliśmy do niego Ludwik, bo moja żona bardzo chciała mówić do niego Ludwik, to jest jego drugie imię. Ale na pierwsze ma Martin i on normalnie do niego wszyscy na świecie mówią Martin. To ja też powiem. Cześć Martin, jak nas słucha, a jak nie, to niech dorośnie i nas słucha, bo jest za mały, żeby nas słuchać. Są poważne tematy Doroślejszy syn walczy ze szkołą drugą, szkołą technikum znowu w kolei. Temat gdzieś ci się obił o ucho, ale może komuś. A ten drugi, czy się... drugi syn starszy jest buntowniczy, czy nie? Nie. I co mu zrobisz? Nie, jest totalnie. No właśnie historia, opowiadam na szybkości. Poproszę. Syn skończył drugi 18 lat i poszedł do szkoły. Albo nie, i nie poszedł do szkoły. Nie poszedł do szkoły, bo pojechał ze mną w góry na 2 dni. Połazić trochę po górach. I wrócił po tych 2 dniach ze mną i mówi do mnie, masz tą kartkę, napisz mi usprawiedliwienie, że mnie nie było. A ja mówię, ale ty niestety już skończyłeś 18 lat, więc ja ci nie mogę pisać usprawiedliwienia. Mówię, to, że nie chcę, to jest jedno, ale mówię, ja nawet nie mogę ci, nie mam prawa usprawiedliwiać ciebie. A on mówi, no tak, ale u nas w szkole tak trzeba. A ja mówię, no to wspaniale, ale na szczęście twoja szkoła to nie jest inne państwo, w którym trzeba się dostosować do ich prawodawstwa i sam się ubezpiecz, usprawiedliw. No to poszedł się sam usprawiedliwić, ale wyszło z tego przysłowiowe gówno. Kazali mu, panie, otóż to pan dlaczego? Tu przychodzi, jak wyraźnie woła mi pisze w naszym statucie, że jak jest pan dorosły, pełnoletni, to może się pan sam ubezpieczać. Bo jest pan dorosły. Mówię, i nawet usprawiedliwiać w szkole. Bardzo dobrze usprawiedliwiać, tylko że najpierw rodzic musi wydać oświadczenie. A to według jakiejś ustawy, co ja nie znam? O czym mam? No, statutu szkolnego. A mówię, ale o czym mam wydać to oświadczenie rodzic? Że jestem pełnoletni? Przecież mam tutaj, nie wiem, dowód osobisty, macie mój tam, nie wiem, PESEL. No nie, to wiadomo, że jest pan pełnoletni, ale musi też wydać takie oświadczenie rodzic, że wie, że dziecko pan jest pełnoletni, ubezpieczał. Tak? Rodzic też wie, kiedy się urodziłem. Nie, czy że wie, to... że pan się sam ubezpiecza. A on mówi, no ale to czemu? Sprawiedliwy. No, ale nie, on tak nie mówi czemu, bo przecież on jest właśnie taki, że jak tam dyrektor pierdnie, to tak on idzie. I on przychodzi do mnie i mówi, no musisz to zrobić. A ja mówię, nie będę tego robił, daj mi spokój, sam sobie to załatw, bo tak nie może być. No i nagle się okazało, że tak powiem, w czasie gdzieś tam na około 4-5 miesięcy takiej walki, przepychanki ze szkołą, no zdarzyło się tak, że to przestała być taka moja, że tak powiem, prywatne, widzi mi się, że a trochę się tam z nimi poszarpię, trochę tak ten, bardziej mi się nie chce, trochę ich się potestujemy, ale generalnie mam to w dupie, no to już przestaje mieć się w dupie.
powód jest taki, że muszę mu dać teraz wyraźnie do zrozumienia i udowodnić chłopakowi, który wchodzi w dorosłe życie, ma 18 lat, że bunt jest możliwy. Instytucja jest łatwa do pokonania. Może nie, że łatwa, ale możliwa do pokonania. Wiesz, bo to nawet nie jest instytucja, bo tak jak powiedział Jakub na czacie, mówię, statut szkolny nie jest ponad prawem, chociaż niektóre szkoły się zachowują jakby był, a rodzice barany w to wierzą. Więc to nawet nie jest walka z instytucją, bo to nie jest walka z państwem, bo prawo państwa mówi, że masz rację, no, że 18-letni człowiek ma wszystkie prawa obywatelskie i nie ma pytać rodziców o nic, ani rodzice nie mają prawa żądać jakichś tam informacji o nim i różne takie historie. Przecież. Ale Jakub, to ja ci powiem, że to nie jest taki, że to to nie do końca jest tak, że rodzice są barany, wierzą, tylko właśnie jest, obawiam się, i to mnie martwi mocno, że jest raczej gorzej, czyli rodzice wiedzą mniej więcej, jakie jest tam prawo i jakie są zasady, i to oni narzucają jakby na szkołę ten obowiązek łamania tego prawa. Co? Bo taki rodzic mówi, nie będzie mi gówniarz sam decydował, kiedy się usprawiedliwia, a kiedy się proszę tak nie robić. I ja jestem w kontakcie z wieloma różnymi nauczycielami, którzy naprawdę mają, bo troszeczkę tam się orientowałem w temacie, szukałem dla tych dzieci jakiejś szkoły, a to może społecznej, a to jakiejś. No i się okazuje, że w normalnych, czyli tych nienormalnych, czyli powszechnych szkołach jest jednak jakaś tam część tych nauczycieli. No bo właściwie co trzyma tych nauczycieli w szkole? Młodych, bo starych wiadomo, stare grzyby już tam siedzą, nie ale wiem. Co młodych trzyma? Przecież nie pieniądze, teraz bo pieniądze są nędzne. To ja musi ktoś trzymać w tej szkole. Dziewczyny. Nie. Myślę, że jednak część tych ludzi, z którymi ja rozmawiałem, mają jakąś taką wewnętrzną potrzebę robienia czegoś lepszego. I kobieta mi mówi wprost, proszę pana, ja próbowałam już 2 razy nie pisać ocen, wykasować w ogóle oceny. O, no, ale rodzice się nie godzą. Mówię, rodzice się nie godzą. Rodzice mówią, no jak, no to ja nie będę mógł kontrolować? A ona mówi, no ale jak kontrolować? To znaczy, to nie wie pan, czy pana dziecko umie liczyć, czy czytać? A on mówi, bo ja mam czas w domu słuchać, czy on umie liczyć, czy czytać. Ja patrzę na oceny i tyle mi to wystarcza. I to jest problem. Bulwersujesz mnie tym gadaniem, bo teraz się okazuje, że rodzice to jest najgorsza hołota, gorsza niż państwo. Tak, bo mówić stare uzbekistańskie przysłowie mówi, że możesz przyprowadzić konia do wodopoju i mu pokazać, ale nie zmusisz go, żeby pił. I się okazuje, że to, co my chcemy ludziom, rodzicom, obywatelom, towarzyszom powiedzieć, to oni dawno wiedzą. Tak? Ty mówisz super do rodziców, mówi, słuchajcie, przecież oni mogą się sami ubezpieczać, bo są usprawiedliwiać. Ja z tym ubezpieczenie mam. Usprawiedliwiać. Przecież są dorośli. A ci rodzice mówią, dokładnie, i trzeba coś z tym zrobić, żeby nie mogli. I ty wtedy człowiekowi wybucha mózg. Mi wybuch mózg właśnie. Czyli tak, bo my tu mówimy o wolności, promujemy, to się okazuje, że wszyscy wiedzą, że wolny rynek jest lepszy niż socjalizm, że wolność jest ważna i tak dalej, tylko po prostu nie chcą i już. Nie bo wiem, chcą wszystko kontrolować. Ale chyba to wynika z lenistwa, czy z tego? A ja wiem, ty mi powiedz, ja nie rozumiem rodziców. Ty jesteś rodzic. A ty jesteś rolnik? Rolników rozumiesz? No nie, też. Ale bardziej. No to, bo goście biorą pieniądze z jakiejś tam Unii, dopłaty, niedopłaty, czyli nie chcą wolnego rynku, ale nagle... No nie. Chcą wolny rynek, ale no nie, może nie tych... chcą też bardziej. Ale rodziców nie rozumiem trochę, a to mnie dotyczy na przykład, bo ja teraz robię obóz dla młodzieży, takiej właśnie fajnej, dla której nikt nie robi obozów, bo to wiek między 15 a 20 lat. Obóz dla rodziców, najlepiej koncentracyjny. No właśnie, i to jest problem taki, że na te dzieci buntownicze, bo ja chcę takie najbardziej zbuntowane, są najsuper, najlepsi ludzie na świecie, chcę, żeby oni pojechali na obóz, ale oni mają rodziców i to rodzice muszą zapłacić za ten obóz, a ci rodzice to są przeważnie... Większość ich to są słabi ludzie w takie rzeczy. I... No, albo będzie tak, że ty powiesz, że obóz dla dzieci, które się buntują, a rodzice powiedzą, Boże, wreszcie jakiś sensowny człowiek zabiorą weźmie to dziecko na 10 za mordę, dni. Tak, weźmie, nauczy go i wytresuje, żeby wreszcie nie był buntowniczy. I ty weźmiesz te dzieci. To muszę się inaczej reklamować. Dobrze, to czekaj, zmienię stronę, bo rodzice normalnie... inaczej to muszę to od początku zrobić.
Nie chcesz zostać szefem tak działu marketingu na obozie? Nie, dziękuję bardzo. Ja mogę instruktorować tam przez 2 dni w zakresie obronności i strzelectwa. Prawda, mam tutaj taką książkę pod tytułem Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu. Jak przeżyć zamach terrorystyczny? O, coś no, takiego. No mam to, na przykład... Tak, ciekawe, czy jest jakiś obóz w Polsce dla młodzieży, co robi szkolenia w zakresie obrony przed terroryzmem? To będziemy. No, ma być. Słyszałem, że ma być. No to takie wojskowe obozy, nie? No to my tak w ogóle z innej bajki to wszystko no, traktujemy. No to właśnie, lepiej tak. Z innej bajki. Raczej wolność niż za mordyzm dalej. No. Dobra, to dzięki bardzo. To była w końcu jakaś sensowna rozmowa w tym głupim radiu. Ktoś by tak mógł powiedzieć, ale ja tak nie powiem, bo ja tak głupi nie uważam. Głupi to są rodzice, którzy mówią dzieci kontrola. Kontrola najwyższą formą zaufania. Tak. No a co zrobisz z synem, co się nie buntuje? Przecież to smutne, może mu pójść jakieś muzyczki, jakieś punkowe historie, czy co? Jakieś takie no ale filmy? To co, no to bunt już ustaliliśmy przed chwilą, że możesz go zmusić do protestu, tak? Ja go zmuszam do protestu, czyli ale nie do buntu. Działania, bo on czynnie musi zadziałać, no bo przecież jak w ogóle jaja będą... No bo, taba, ale czekaj, bo on w to nie wierzy. Konsekwencja jeszcze tylko no. Skończę o konsekwencji, bo to o, tak. Dla jakiegoś powodu, tak? Bo nie robimy tego z... Bo ty wiesz oczywiście, dlatego, ale może nikt więcej nie wie, jaka jest konsekwencja. Właśnie, konsekwencje jak się nie buntujesz. Stało istotne. Co się konsekwencja, stanie? Nie, konsekwencja tego działania jego, że ja mu nie napisałem pozwolenia, oświadczenia, że jest pełnoletni, chociaż każdy o tym wie. A, konsekwencja jest taka, protestu, że on więc, no, to jaka jest? Zbierze jakąś dużą ilość tych swoich nieobecności, nieusprawiedliwionych, to go wywalą ze szkoły. No i to on brawo. Się trochę przestraszył tego, a ja powiedziałem, dobrze właśnie, że to wywalą, bardzo dobrze, niech cię wypieprzą na zbity pysk, to jeszcze ich pozwiemy. No. I wygramy. No raczej, no. Nie mogą wyrzucić za coś tak takiego. Będzie. I czekam, aż go właśnie w końcu wyrzucą, ale jest teraz oczywiście, co teraz jest? Ferie w Małopolsce, więc nikt tam nic nie robi. I dlatego czekamy. Ale to mówię, zmusiłem go do protestu, a niestety nie zmusiłem go do buntu, bo wiem, że gdybym mu dziś powiedział, Konrad, czy ty chcesz, żebym ci napisał to oświadczenie? No pewnie, że chcę. No właśnie. Wobec właśnie. Jeszcze powyższego w ramach protestu i buntu mojego, czyli protestu, czyli działań sensownych, napisałem donos do kuratorium oświaty na ten statut szkoły i na tą sytuację, że mu grożą wywaleniem. Kuratorium jeszcze chyba też ma małopolskie ferie, więc nic mi nie odpisali, ale napisałem jeszcze do takiego stowarzyszenia, które się nazywa Stowarzyszenie Umarłych Statutów. To jest taka organizacja, która się właśnie zajmuje ogólnie szkolnictwem, prawda, i statutami szkolnymi i tak dalej. I tu mi odpisali różne rzeczy, prawda, że ustawa z dnia 14 grudnia, prawo oświatowe, statut szkoły uwzględnia obowiązki ucznia i regulacje te nie mogą być niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem. No potem i tak. Potem mi napisali kodeks cywilny, po osiągnięciu pełnoletności nabywa się pełną zdolność do czynności prawnych. Dziękuję. No oczywiste to ustawa, jest przecież. Ustawa, no. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską do osiągnięcia pełnoletności. No i wiadomo wszystko. Tam. Ale w czym problem? No w tym, że nie godzą się na to rodzice. A pani dyrektor, się, pan dyrektor czekaj, na co się nie godzą? Rodziców. Na konstytucję, prawo? Na co się nie godzą przecież? Nikt ich nie pyta nie o zdanie. Się. No i masz, ale buntują się, czujesz wrota, no kurde, masz, ludzie się buntują, ale teraz nie przewidziałeś tego, że ludzie się mogą buntować przeciwko dobrym rzeczom. Cholera, i protestować tutaj... przeciwko obowiązującemu prawu. Oni, kurde, to jesteś. I masz normalnie jakiś mnie zapis, teraz jest oczy dla nas wolnościowców. I nagle się ludzie, zamiast się buntować przeciwko temu, co wolność ogranicza, to oni się buntują, nie, to trzeba skasować ten przepis, bo on daje za dużo wolności. Kurde, ale no z drugiej strony jest jakaś nadzieja, bo rzeczywiście zidentyfikowałeś to, że oni się buntują, tylko że nie wiem, czy to prawda, bo to chyba nie o to chodzi w buncie, że buntujesz się przeciwko temu, że masz prawo do buntu, a oni chcą, żeby zlikwidować wszelki bunt. To jest jakiś taki oni antybunt. Oni chcą powiedzieć, czemu ja mam być wolny, ja nie chcę być wolny, ja nie chcę decydować sam no, o siebie. No, to jest antybunt. Ja chcę, wiem, że moje dziecko nic nie osiągnie po tej szkole, ale chcę, żebyście mu kazali do tej szkoły chodzić, żebym ja mógł później powiedzieć, sorry, nie moja wina, to szkoła go nie wykształciła. Jakie to jest pokręcone?
Widzisz? Taka psychologia. Rozłożyliśmy ten naród na części teraz w tej audycji. No ale to po co? No, ale widzisz, z drugiej strony jest nadzieja w tym wszystkim, bo teraz nikt nie chce mieć dzieci. To być może dlatego tak, właśnie. To może, że też odkryliśmy dlaczego. Okej, okay. No tak. Po co człowiekowi takie problemy? No, rzeczywiście. No bo może ludzie zrozumieli, że państwo, najpierw ludzie myśleli, że dobra, to mamy teraz darmową, super, tak, darmową, na pewno za to nie płaci, służbę tam, prawda, i instytucje edukacyjne i tak dalej, mamy darmowe studia dla wszystkich, więc mamy państwo, które się zajmie naszymi dziećmi, je wyedukuje i wychowa. A nagle tak się okazuje, że to państwo jednak kijowo wychowuje te dzieci, a ludzie sami też nie chcą wychowywać, więc uznali, aha, czyli jedynym wyjściem jest nie mieć dzieci, no bo ja nie chcę wychowywać swoich dzieci. Myślę, że państwo to załatwi za mnie, ale widzę, że też załatwi to kijowo i byle jak, więc dobra, po co no te dzieci? I nie mają dzieci. Tak. W nagrodę chciałem ci to przyznać cytacik. W imię zasad, skurwysynu. To jest on. To on określa postawę życiową twoją w walce z systemem. Będzie to nagroda. Takie no różne. Właśnie, to cały, bo tak prawdopodobnie się skończy cały ten protest, że gdy odpowiednio mocno nagniesz, że tak powiem, do absurdu doprowadzić tą sytuację, to oni po prostu ci odpuszczą, tak? Tak, no oczywiście, że tak. My temu jednemu gościowi tak jak chce. Tak. Przecież nie zmienimy statutu, bo większość ludzi nie będzie walczyć, jak mówić. Co to w ogóle za człowiek? Po co on tak walczy? Pewnie walczy no w imię zasad i tak dalej. No. A efektem dodatkowym, który prawdopodobnie uderzy w Konrada, będzie to, że potem już mu zapamiętają to, że on jest taki problematyczny uczeń. O, to ten, co ale to nie wiadomo, co się stanie, bo mogą się go bać przez to, już mu nie będą podskakiwać i dadzą mu spokój, albo będą się chcieli mścić, a zwykle tacy ludzie... Ale tam jest szansa, to jest szkoła taka, technikum branżowa i tak dalej, dużo jest takich tych nauczycieli, co mogą... Generalnie chyba ci nauczyciele nie przepadają bardzo za dyrekcją i on się typowo stawia dyrekcji. Jeszcze takie. I może zebrać jakieś punkty... Sprytnie. Punkty... Tak, dodatnie. No i po to się buntuje człowiek. Teraz wyjaśniłeś, o co chodzi, bo ja tu chciałem zrobić po co się buntować, bo może ludzie nie rozumieją tego. Bo lepszy, na przykład jak ktoś zna taką tak zwaną Biblię, książkę, jest taka, to tam są historie różnych ludzi, którzy się bardzo ostro buntowali i kurde, dobrze na tym wyszli i to nawet wobec Boga. Jeden koleś w ogóle się mocował z jakimś aniołem i nie chciał go puścić w ogóle, tamten mu nogę złamał, różne takie historie. I wszyscy ci ludzie dostawali takie, że dobra robota, buntuj się dalej. Nie byli ludzie, co kłamali, kradli, oszukiwali, ruchali żonę ludzi, zabijali i dalej Bóg ich uważał, że są warci uwagi, bo byli przynajmniej aktywni, bo coś z tego wynika zawsze dalej, bo coś spieprzysz, dostaniesz jakąś karę po dupie, ale się nauczysz i pójdziesz dalej. A czy była taka sytuacja, w której ktoś był zmuszony do protestu, ale nie był buntownikiem, czyli w sensie nie buntował się, ale został zmuszony do tego, żeby protestować? No to myślę, że to całą kupę ludzi można zakwalifikować, tych, co z Mojżeszem szli, a potem wyszli i miesiąc później już chcieli wracać do Egiptu, czyli to tak w sumie w naszej sytuacji to pewnie do państwa, do szkoły, do kościoła, pod opiekę i oni już się nie chcieli buntować. I mówili, nie, my już mamy dość, już po co się tak męczyć, wróćmy z powrotem do Faraona. No i to się nie spodobało Bogu w tej historii. A mi się też to nie podoba, bo to takie gówniane podejście jest, tak, że buntują się, ktoś ich wyprowadził, a potem przyszły pierwsze trudności i oni mówią, nie, to nas zmusili. Wracamy. No to i jak można przeciwdziałać temu? No i Bóg ich chciał wszystkich zabić, więc zacząć od początku. Czyli w kontekście Konrada, jeżeli on po prostu na samym końcu drogi uzna, zrób sobie nowe dziecko. Mam jeszcze dwójkę, a mam też... No nie wiem, na straty, no co ja ci mogę powiedzieć. No i że jak jajko ci się zaśmierdło, no to co robisz z takim jajkiem, no co będziesz go odśmierdzał? Nie, no poważnie to ja nie wiem, wiesz co, bo ale nie pozabijał ich Bóg wszystkich tak naprawdę, tylko oni się żyli, dożyli starości, umarli w tym gównie chodzeniem po tym pustyni i nowe pokolenie dopiero faktycznie tam weszło, tej całej ziemi obiecanej, ale Mojżesz się wstawił za nimi, żeby ich jednak Bóg nie zabijał, bo to tak głupio będzie trochę faktycznie, no i Bóg im powiedział, no dobra, wytrzymam jakoś to, więc możesz jednak też wytrzymać.
No ja wytrzymam. Ja liczę na to, że jednak mimo wszystko, jeżeli sukces odniesiemy i uda się to, to liczę, że może coś to zmieni w jego życiu, w jego podejściu do życia. To by było super. Życia. Zostanie też tak. honorowym kontestatorem, może jak wytrzyma walkę. No. Wytrzyma ten bunt, no. się nauczy buntować. Wytrzyma? Nie wiadomo. Czy nie wiadomo. Może wytrzyma. No ale to jest właśnie fajne w życiu, że nie wiadomo. Właśnie nie wiemy. Nic nie wiadomo, ale jest ciekawie, coś się dzieje, jest historia. Ale ma dwóch młodszych braci, więc przynajmniej tyle dobrego, że na 100% będzie mógł im powiedzieć, że spokojnie, kolego, nie traj ogniem. Może się uda. Tak jest. I jest tym optymistycznym akcentem zakończymy se, bo może ktoś zadzwoni. Podziękował. Pięknie to było, bardzo dobrze. Na razie. No, cześć. No, i to był kontestator z Bochni i Hercegowiny, którego ja znam, bo ja wszystkich znam, którzy tu dzwonią, bo ja to tak traktuję. Ciekawe, czy inni pierwsi sekretarze innych partii też tak znają wszystkich członków i dzwoniących i słuchaczy, bo tak lubią ludzi i tacy są tego. No. Ktoś albo do mnie dzwoni, albo ja do kogoś dzwonię, nie wiem, program mi się zepsuł i muszę wam puścić przerywnik na momencik. Słuchasz kontestacji. No, chyba się udało. Telefon numer 2, cześć. Telefon numer 2, Leo. No, dzwoni. Masz dzieci? Buntują się? Nie mam, ale w szkole się buntowałem. Opowiadaj, co zrobiłeś, co się stało? To jest fajna historia, bo prawie nas wyrzucili za postawę obywatelską. To lubię. To już było liceum. Znaczy nie, żebym się wcześniej nie buntował, ale w liceum to był taki bardzo fajny przykład, bo byliśmy w szkole katolickiej. To już spacza człowieka. Już grubo. Tak, dokładnie, grubo się zaczyna. U Salezjan, nie wiem, czy pamiętasz, to były w Krakowie? Tak. Znam ich, ja tam byłem parę razy w ogóle. Fajnie nawet, byli takie, mieli różne młodzieżowe historie, jakieś tam kursy, gry na gitarze, spotkania, różne takie rzeczy. No. Dalej też, robią? To też. Nie wiem, bo tam już z nimi nie mam kontaktu, ale jak ich znam, to tak. W Krakowie byli znani dosyć. No to co było u nich? I słuchaj, przyszły dwie wielkie zmiany w szkole. Jedna wielka zmiana to był nowy dyrektor, a druga wielka zmiana była taka, że jedna uczennica, która wygrała, jak to się mówi, przewodniczącego szkoły, nie? No czekaj, i była jak wygrała, to jest jakiś konkurs? Bo u mnie w szkole było, że nikt nie chciał zostać bardzo. To są wybory na przewodniczącego samorządu szkolnego. I ktoś no i fakt, ale ludzie chcą? Poczekaj, to mi tak przerwę, ale to mnie interesuje, bo u mnie było, jak były te wybory, to nikt nie chciał kompletnie być przewodniczącym i pierwsza osoba, która się zgłosiła, była jedyna i zostawała automatycznie w sumie. To dalej tak jest, no to, czy teraz już chcą? To tam była, to chciała, ale to właśnie też bardzo ciekawe, bo była córką jednego z nauczycieli. A, no dobra, okej. Dobra, no. To opowiadaj, no. I Julita, jak zawsze była tablica samorządu, było, wiesz, że samorząd uczniowski, to Julita sobie wywiesiła, że tam taką wielką koronę, nie? Julita, pierwsza wielka korona, no więc taki kompleks. What? Miała. No, to wiesz, myśmy się stali poddanymi Julity Wielkiej. Ale no to i... tak, bo trzeba, bo to o tych Salezjanów, to trzeba pamiętać kontekst, to taka królowa szkoły, to tak mi się kojarzy, że to taka, wiesz, z dzieciątkiem na ręce, te rzeczy, królowa. No. Nie? Może, no w każdym razie... Czy tak śpiewali jej, dobrze, Jolito, pamiętam o tobie, czy coś tam, módl się za nami, nie? Te nie, aż tak to nie, ale rzeczywiście jakoś było to wszystko takie bardzo wyższościowe. Okay. No i zorganizowaliśmy ruch opozycyjny. Stwierdziliśmy, że będziemy bibułę drukować na powielacz. No dobre. Będziemy sobie powielacz i będziemy... Tak, dokładnie. No, słuchaj, zrobiliśmy gazetkę. Gazetkę satyryczną, która była, nawet były napisane, wiesz, były jakieś takie dowcipy na przykład...
taki dowcip był, że szanse zdobycia pracy po skończeniu danego profilu, no bo jest profil humanistyczny lub biochem, no i Matins, no i tam był taki wykres dla humanistycznego, że tam wiesz, taka linia w dół. No domyślam się. Tak, tak, no ale była z drugiej strony, wiesz, też gwiazdka, nie? I na dole drobnym drukiem przypis indeks, że dane z dupy wzięte, no żeby... No i elegancko. Taka satyryczna gazetka, no i tam, wiesz, artykuły napisaliśmy, no trochę się z tym postaraliśmy, nawet powiem więcej. Wydrukowaliśmy to w prawdziwej drukarni na takim dużym formacie, jak, wiesz, wydaje się gazetę, nie wiem, wyborczą, na takim, nie wiem, co to jest, A3 czy coś tam, nie wiem. No i... dystrybucję zrobiliście, to jest ważne. To jest najlepsze, no bo to jest nielegalna gazetka. No tak, podziemna. Rozrzucaliśmy w kiblach. I to jest to, co ja lubię. Brawo, podoba mi się. Ironizator, jak ironizator. Ironizator, byłem kiedyś, robiłem akcję, przez cały rok robiłem prenumeratę miesięcznika do czytania w kiblu i to bardzo bliskie mojemu sercu jest dystrybucja w kiblach, czytanie w kiblach, modlitwy w kiblach, wszystko w kiblach. Najlepsze rzeczy z kibli się biorą. No i... No i były jakieś tam komiksy, jakieś tam żarty różne i tak dalej. No ale potem się okazało, że klasa humanistyczna nas wsypała, albowiem nasz dyrektor miał ewidentnie niewyżyte zapędy takie gestapowskie, więc brał uczniów po kolei z każdej klasy, świecił lampą w oczy, naprawdę na taką lampkę stołową, świecił ci nią w oczy i mówił, że jak się nie przyznasz, że on wie, kto to zrobił, ale jak się nie przyznasz, to cię wyrzuci ze szkoły. O kurde, cała, jaka symulacja okupacji. Kiedy się to działo? W którym roku w ogóle? Wiesz, tutaj jesteśmy poddanymi, wiesz, jak to się mówi, tyran, despota, nie? Tyran, jak nic. No, takie ostre destapo. Pierwszy sekretarz. Teraz mam świeci lampą po oczach. No ubek. Dokładnie, no i na tak. I słuchaj, to się to śmiesznie skończyło, bo nas zawiesili w prawach ucznia, prawie nas ze szkoły wyrzucili za gazetkę satyryczną, rozumiesz? Dokładnie. Jeszcze facet wymyślał, że teraz to musimy iść do tej drukarni i zczyścić pamięć tej drukarni. Dobrze, że to nie rozlazło. Pamięci pracownikom, nie takim czerwonym światełkiem. O kurde. Tak, no więc tak, no i oczywiście mieliśmy przechlapane, byliśmy napiętnowani publicznie. Czekaj, kiedy to było? W którym to było roku? Bo to takie akcje to dawno temu chyba. No to było 15 lat temu. A, to no tak. Jakby się to teraz działo, to by było. I słuchaj, co się dzieje dalej. Więc w związku z tym, że mamy wszystkie zawieszenie prawa ucznia, obniżenie sprawowania, jakieś tam rzeczy, to jeszcze mamy obowiązek wykazać się aktywnością jakąś tam. Trzeba aktywnie kochać szkołę, a nie tylko tak się zgadzać, jak ona coś każe. Trzeba tak samemu chcieć. No tak, tak, nasz sztandar nieść, z żywymi naprzód trzeba. Zgłaszać się samemu na ten... I mieliśmy zorganizować, kolega zorganizował jakiegoś pisarza sci-fi, żeby przyjechał na spotkanie autorskie, bo tam mama pracowała w wydawnictwie, a drugie to mieliśmy zorganizować, zorganizowaliśmy koncert naszego zespołu na, czekaj, co to było? Nie wiem, Andrzejki, coś takiego. No ale moje teksty nie przeszły cenzury. No, a, bo jednak bunt w tym był, no to jest. No tak, taki trochę Harry Potter, się, no. Nie, bo obraził się, bo był tekst po angielsku, który był fabularnie się odbywał na końcu świata i była bitwa o Kaplicę Sykstyńską. Dobre. To po tej, a to już po tej gazetce dalej takie rzeczy robisz, czy przed jeszcze? Po. Już, no. Ale się narażasz. No i co, w końcu wyrzucili cię z tej szkoły na koniec, czy co? Nie wyrzucili mnie, ale było... Czy się opłacił bunt? Zrób takie podsumowanie nam. Czy to warto było? Czy warto było? Zmarnowałeś życie, Boże.
Ja powiem tak, gadaliśmy potem z naszym wychowawcą jeszcze wiele lat po tym wyjściu z tego liceum. On uważa, że to było złe. Ja uważam, że to była postawa obywatelska, która, wiesz, obywatel to powinien nie pozwalać władzy nadużywać jej, tylko się właśnie mówić, wiesz, buntować się przeciwko nadużywaniu władzy i to jest obywatelska postawa. Natomiast no, z kolegami, ale tak dla ciebie, prywatnie, czy to się przydało? No to mówię, z kolegami, którymi robiliśmy to, mówiliśmy, okej, no nie było to miłe, bo mieliśmy naprawdę przesrane później i nastąpili nauczyciele, szczególnie tym, którym się dostało w satyrycznej gazetce, ale i tak było warto. I co, nauczyło cię coś? Pomogło ci się rozwijać albo zwijać, albo jesteś przez to bardziej nieśmiały, strachliwy, czy coś? Nie, na odwrót. Po pierwsze, mniej się boję, a po drugie, mam takie lekcja na przyszłość, żeby trochę, jeżeli coś takiego się robi, to może niekoniecznie się pod tym tak bardzo podpisywać. W sensie, jeszcze zaraz wysłucham, nie? Butacie, ale po cichu, tak? Tak, ale dystrybuować tak po cichu. Sprytnie. Chociaż zależy słowo, jak to jest, wiesz, jak się... No wiem, o co ci chodzi, ale to jest mądra rada, bo faktycznie przypomnijcie sobie film, jak się nazywa ten film, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, nie? Tam jest takie podobne historie, że zaczęli buntować elegancko, tylko jak to powiedział ten nauczyciel, co tam był fajny w tym filmie, że wysysać soki życia z życia nie oznacza koniecznie, żeby się udławić kością z tego, więc to tak właśnie dobrze faktycznie uważaj, co się robi, tak jak się buntuj, trochę jak Harry Potter, że kup se taką niewidkę szmatkę i chodź w niej, żeby cię nie nakryli i tak dalej, no bo już żyjemy w realnym świecie, więc fajnie jest czuć, że masz rację, ale głupio potem, wiesz, żeby cię za to zatłukli. My byliśmy sprytni, ale nie do końca. I to jest akurat jedna rzecz, której żałuję w całej tej akcji, no bo my podpisaliśmy redaktorów tej gazetki pseudonimami wymyślonymi. No dobrze. No tak, tylko wpisaliśmy 5 osób celowo, żeby zmylić. A 3 osoby to też dobrze zaangażowane. No i koledzy też obniżyli sprawowanie, z którym tym nie miał nic wspólnego. Nie byliśmy w stanie wytłumaczyć. Tak, mógł się buntować, i tak po dupie dostał, a się nie buntował. O, mi nie żal go w ogóle. To są już, mi nie żal tych, co nie chcą się ani buntować, a i tak dostają karę. No bo to niech widzą, że to tak działa, jak się człowiek nie buntuje. Ten Młynarski napisał taką piosenkę o koniu, czy tam kimś, że jechał koleś na wozie i jak jeden koń stawał i nie chciał jechać, to on lał tego drugiego konia, co się nie buntował, i mówił, że jak ten pierwszy nie będzie chciał dalej jechać, to dostanie tak jak ten drugi. No. Także bardzo sprytne to jest. Trzeba tym bardziej się buntować. Tak, ja kiedyś jeszcze, ale to już stwierdziłem, że jak w tym, oglądały Dzień Świra, nie? No tak. Tam jest taka scena, że oni tam idą na ten protest i ten Miałczyński mówi, z Pazurą się chyba kłócał, i nie pamiętam, Pazura mówi, a przecież demokracja to jest po to, żeby sobie można było w jedną osobę protestować, nie? Tak. Więc ten poszedł więcej jednoosobowy protest pod kolumną Zygmunta. No. Wziąłem sobie megafon, powiedziałem, co myślę o tym państwie. O. I tak, jeszcze spaliłem taki biało-czerwony symbol. O! Biało-czerwony. No. 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 Wtedy przyszła władza z pałą. Tak, władza to zawsze tak wie, kiedy przyjść. No to z tego filmu pochodzi cytat, który puszczam. Moja racja jest racja najmojsza! No. Jest. To i powiem ci, jak się da z tego wybrnąć. Jak? Otóż da się z tego wybrnąć, tak, bo ja też jak szedłem się przygotowywać, to już przypuszczałem, że mogą być takie, wiesz, no chodzi o to, że ta flaga Polski to jest ściśle zdefiniowana ustawą. Masz zdefiniowane kolory. Kolor wystarczy odcień troszeczkę zmienić i już nie będzie to flaga Polski. Albo ściśle zdefiniowany stosunek tych barw, bo nie chciałbym się przyfarbowywać. Wystarczy odciąć 10 cm płótna i już stosunek
No. Dokładnie. Państwo, z państwem mówi, można walczyć właśnie jego własną bronią, czyli tym przesadną regulacją i różnymi takimi rzeczami. Czyli im bardziej zaciska na nas ręce, tym łatwiej się prześliznąć przez dziury. To tak działa zawsze. No, można my sobie nie się bawić. Nie mogliśmy za spalenie polskiej flagi, bo to nie była polska flaga. Oczywiście, że nie była polska flaga. Każdy sąd to potwierdzi. No, ale to, że zanim będą flagi, to się trzeba nauczyć buntować i trzeba wyjaśnić Konradowi, co tutaj od pierwszego słuchacza, żeby nie był gąsienicą, nie siedział pod kamieniem, się nie bał, tylko żeby dołączył do grona nas buntujących się, bo to są fajniejsi ludzie. Na przykład dlatego też. No, bo z kim on se pogada? Ale buntować trzeba z jakiegoś powodu, a nie dla samego buntowania. W sensie buntowanie dla samego, wiesz, to jest takie bezproduktywne, no nie wiem, ktoś trochę przyjdzie... Tak, ale poczekaj, bo są dwa powody. Nawet jak nie masz, to po pierwsze jest ćwiczenie i to jakoś cię już nastawia do życia, że wiesz, że jesteś zdolny do tego, testowanie samego siebie i różne rzeczy. A po drugie, to przecież zawsze są powody. Jak musisz się nauczyć buntować, to możesz się buntować tylko takim rzeczom, ale ja ci powiem, jest tyle złych rzeczy, przeciwko którym można się buntować. No właśnie. No właśnie. To chyba trzeba być ślepym, to żeby nic nie znaleźć, że serio wszystko jest w porządku dookoła ciebie i wszyscy, cały system i całe państwo i szkoła i wszędzie w pracy, że nie ma serio nic niesprawiedliwego i głupiego, wobec czego się buntować? Na 8-10 firm, w których pracowałem, to myślę, że dwie były takie, w których jak pracowałem, to nie dowiedziałem się, że robi coś obrzydliwego takiego moralnie, nie, że tam, wiesz, na przykład oszukuje klientów, że pierze pieniądze, albo no, na przykład pracowałem kiedyś w banku i okazało się, że oni to tam konta tym mordercom i tam łowcom głów prowadzą, to nie chciałem już dłużej tam pracować. No i tak sobie myślę, jak te biznesy, to tak, kurde, no tak niefajnie. Pracuję w innej firmie, to z kolei oni organizują jakieś takie wandalizmy, hejty, no bo organizacja, firma taka, która to zamiast produkt robić pieniądze, no to lewicowa, to ona równość chce robić, tym, że wiesz, pójdzie i posmaruje po kościele jakieś graffiti w ramach protestu. No i wiesz, dla mnie to jest, sam kościoła nie lubię, no ale wandalizm taki, wiesz, żeby komuś zniszczyć coś, no to nie jest to ani jest, mądre. No w skrócie jest naprawdę dużo zła, głupoty i niesprawiedliwości i zamordyzmu na tym świecie. To nie jest problem, żeby nie było się przeciwko czemu buntować. No. Dokładnie. Także taki świat jest mało rzecz. Miły. Czy buntujesz się przeciwko temu, że w Polsce w latach ten 2019, 20 do 22, 23 mniej więcej, państwo wspomogło wirusa o dodatkowe 250 tysięcy ponad standardową śmiertelność wirusa. Pomogło. Państwo odpowiada za zamordowanie ćwierć miliona ludzi. No, nawet można powiedzieć, że konkretni ludzie, bo tu już można wskazać, kto był odpowiedzialny za rozpieprzenie na przykład funkcjonowania służby zdrowia. I to już nawet nie ja mówię, to nie zgadywanie. Najwyższa Izba Kontroli to powiedziała i złożyła do prokuratury donosy przeciwko tym ludziom, więc to już nawet samo państwo przeciwko innym instytucjom państwowym mówi. Żeby tu nikt nie mówił, że to jakieś takie... Co? Myślisz, że coś z tego będzie? Nie, nikt tego nie zauważył prawie. Właśnie. Patrz, ćwierć miliona ludzi to jest 10 razy więcej niż w Katyniu. A się mówi, że zbrodnia katyńska. No bo tutaj to mamy inny przypadek. Trudno się takim ilością ludzi przyznać do tego, że dali się zrobić w konia tak łatwo, albo przyznać się, że byli odpowiedzialni nawet za to wszystko. To takie jest... No. Ale to przecież czysta decyzja polityczna. Przecież nie, jak mało... panie, to jest społeczna sprawa, uważam. Już to ludzie... Mało w Chinach nikogo osobiście na śmierć nie zagłodził. No może jak wcześniej, co ty tam, wiesz, tę wojnę prowadził, ale jak był, wiesz, wielki głód w Chinach, to przecież Mao osobiście nikogo nie zaciukał. To jest dobry temat, ale na następne odcinki, bo nam zeszło z buntu. O, to za tydzień możemy sobie o tym pogadać, co inni wymyślicie właśnie na te tematy. No. Dzięki za telefon, bardzo fajnie. Trzymajcie, miłego, hej. Miłego buntu. No, to był słuchacz następny i na czacie opowiada teraz Dominika, że ja się buntowałem, ale po cichu. Na zewnątrz robiłem, co chciałem, a w domu udawałem świętom, żeby mieć święty spokój. I właśnie to jest dobre pytanie. A jak myślicie, napisz ktoś na czacie, czy da się buntować tak, żeby nie było efektu, albo po cichu, albo wewnętrznie?
bo ja się tak właśnie zastanawiam i sam nie wiem, ale może się, jak przemyślę to po przerywniku, to będę wiedział, na przykład takim. Chcesz wypłynąć na otwarte wody? Słuchaj dalej! Kontestacja.com. Myślę, że tak. Taka jest odpowiedź. No, więc my tu gadu, a tu czas płynie i koniec audycji się zbliża. Godzinka wystarczy. Właśnie to nie wiem, ile trwało. Około godziny może być. No, no i co? Podsumowanie. Dlaczego się buntować? Zrobię podsumowanie, chyba że ktoś zadzwoni jeszcze ostatni raz. Numer 573-568-457. Jak słucha na żywo, bo jak już słucha nie na żywo, no to już nie zadzwoni. No, przegapiłeś okazję, żeby fajną historię powiedzieć, żeby se pogadać, żeby usłyszeć odpowiedzi. Ty spokój jeden! Tak, albo nie wiem, żeby coś fajnego się działo. Przede wszystkim zapoznać innych, co się buntują. No, plus jest taki, że nie jest tak aż tak mało ludzi, którzy się buntują. No to jest mało ludzi, ale nie aż tak, żeby nie była fajna grupka, żeby poznać, żeby przyjaciół mieć, żeby kobietę poznać, dziewczynę mieć, żonę albo męża takiego, co się też buntuje. To jest dużo fajniejsze w ogóle życie. A dzwoni ktoś, to ja jeszcze, czemu nie, odbieram. I cześć. Czy to radio kulinarne? No nie do końca, już bardziej muzyczne czy jakieś gadaniowe. A, bo właśnie zupę robię, bardzo dobry przepis mam na farirę, zupę z soczystym. Ja polecam przy robieniu zupy słuchać kontestacji. W ogóle to jest najlepsze słuchanie podcastów przy robocie czegoś takiego długiego, na przykład jak się długo gotuje, idealna godzinka, akurat se puszczasz, rozmowy, tematy, a tu zupa się robi. To tak przy okazji. No właśnie, jak bigos jakiś czy coś, to jest właśnie idealnie. No co kto lubi. Polecam. Tak. Ty no, o buncie opowiedz. No? Czy wewnętrznie ja się da buntować? Pytanie miałem ostatnie. Tak, uważam, że nie. A nie, że to trzeba protesty, że bunt musi być wewnętrzny, ale musi być już jakiś protest? No nie, no wiesz, to są etapy, tak? Na początku musi być jakaś wewnętrzna, wyczucie wewnętrzne, takie poczucie niesprawiedliwości, nie? Że był bunt. Tak mi się wydaje. Ja osobiście zawsze jak się buntowałem, to po prostu wybuchałem i nie było żadnych etapów pośrednich. Natomiast obecnie tak widzę po rolnikach, że tutaj się to skaluje, nie? Że tam Ja bym ich w ogóle, tych rolników już było, tych rolnikach, ja bym ich w ogóle nie klasyfikował, że to jest bunt, bo to nie jest bunt, to jest... Bo oni jęczą i żebrają o pomoc państwa, a to nie jest w ogóle bunt. Oni chcą właśnie, żeby nie było żadnej walki, tylko żeby im zapewnić wszystko. Znaczy ja myślę, że ty widzisz monolit. Widzisz rolników, którzy sobie tam, wiesz, chodzą razem, no nie, pod rękę. No. No, ale to monolit moim zdaniem nie jest. No bo na przykład jak miałeś Solidarność i to był bunt, nie? To pan mnie, normalnie mnie pan teraz oczy otwierać. No, bo ja nie znam się tak bardzo na rolnikach właściwie. To nie, tak. No bo to wiesz, musisz mieć kogoś, kto tam strajkuje, żeby widzieć, że to są różne poglądy, nie? A nie są, wiem, mówisz, jest... tak? Okej. Okay. Czyli niektórzy się buntują? No, tak, no znaczy oni tam też się buntują. Ale chodzi bardziej o to, że wiesz, to jakby możesz działać w dwie strony. Możesz chcieć większych dopłat, albo możesz chcieć jako rolnik, żeby zlikwidować idiotyczne przepisy. A, nie? To prawda, no. Rzeczywiście, masz to rację. To jest, już bunt się klasyfikuje, bo w sumie ja chyba każdy bunt, jak se tak myślę o tych rolnikach, to mi się wydaje, że to jest zawsze forma walki o wolność, o swoje prawo do decydowania, no, o sobie. Znaczy wiesz co, ja zawsze wbrew polonistom i innym tam demagogom, to wywodzę słowo wolność od posiadania woli. Czyli generalnie jak sobie pomyślisz z tej perspektywy, to wyjście na ulicę i rozlewanie gnoju, to też jest jakaś wola, nie? Okej, okay, no niech będzie. To się muszę nad tym jeszcze dłużej zastanowić, że to jest. No i wtedy pomyśl sobie, że oni po prostu realizują swoją wolę, czyli chcą wolności, chcą móc to robić. To móc sadzić tam na tych 4%, czy ile im tam
chcą kazać odłogiem trzymać ziemi, chcą na tym sadzić jakieś tam płody rolne. I okay. To jest w sumie, myślę, że takie wolnościowe też pod tym względem, no bo zobacz, centralny plan z Unii Europejskiej chce im kazać odkładać 4 czy tam 10% ziemi i to jest na sam początek, bo nie wiadomo, gdzie to zajdzie. Czyli chce już tak urzędnik tam z Unii Europejskiej sterować ręcznie, co rolnik będzie robił w niedzielę. No tak, no oczywiste, że to jest ingerowanie w czyjąś wolność i własność. No to tak, no to klasyczny bunt, jeżeli się człowiek na to nie zgadza. No oczywiście, no tak. To 100% tak jestem za rolnikiem, który walczy z tym, żeby mu urzędnik nie mówił, co ma robić ze swoją ziemią. No tak, no i ja przynajmniej tak mi się wydaje, że część z tych rolników tak mówi, bo... No to ja ich kocham, tą część, a drugich nie. No tak, no tylko, że jak tak spojrzysz na te, ich plakaty, gdzie tam ulotkę gdzieś miałem, bo przejeżdżałem przez ten proces, stałem 15 minut, no. To tam jest napisane, że oni wcale nie chcą, żeby im dawać więcej. To im tak nie chcą dawać więcej. Tam są chyba 3 czy 4 postulaty. No to, zależy jaka grupa, tak jak mówisz. A właśnie na czacie rolnik mówi, żeby też by zadzwonił. Mówi, to dobrze. Ale kończyć chciałem, a jeszcze ktoś chce zadzwonić, ale to ja cię zapytam jeszcze, czy jakby ci się dziecko nie buntowało w szkole, tylko takie grzeczne by było, to byś był rozczarowany, czy wszystko jedno, czy co? To bym zmienił szkołę. Ale dziecko by nie chciało. Znaczy, ale to nieważne, to znaczy, że coś jest nie tak. Musi się... Ze szkołą czy z dzieckiem? Wobec szkoły, bo szkoła ma w tobie zabić właśnie wolność, tak? Jak sobie pomyślisz o tej wolności, nie? No to w szkole oni ci każą, że masz robić to i teraz jeszcze zobacz, jakie to jest silne w ludziach. Po 30-40 latach ludzie, którzy mają dzieci, mówią dziecku, jak słyszą, że tu chce zabrać pracę domową, mówią, o, nasze dzieci będą głupie, nie możemy dać takiego zakazu, żeby zlecać pracę domową. A w tym momencie te dzieci są zarzucane jakimiś pierdołami. No, a ja mam taką teorię, nie wiem, czy prawdziwą, bo w sumie nie znalazłem żadnych dowodów za ani przeciw, chociaż są pewne poszlaki, że mózg to jednak jest jakiś nośnik danych i że on ma jakąś tam pojemność, jak nas rasz tam, to słabo. Coraz ciekawsze te rozmowy się tu robią, a tu trzeba kończyć, no bez sensu. Dobra. Tak. No dzięki, ja ale to wpadnij częściej do pogadania o buntach i innych rzeczach. Chętnie. Dobra, to na razie. Zupy, elo. Cześć. Można już dzwonić, coś tutaj, panie rolnik. 573-568-457. Taki mam tu system sprytny do dzwonienia do audycji. A tymczasem Dominika opowiada, że mama promuje brak buntu. No właśnie, to jest, rodzice to są, to samo zło na to wychodzi, bo rodzice, to tak już z pierwszej rozmowy wynika, że to oni, to przez nich te dzieci się nie mogą zbuntować. No. I dzieci, i rodzice się cieszą, myślą, że to dobre robią z rzeczy, a wcale nie robią dobre, ja tak powiem. Szkoła i Kościół. No to o Kościele to nawet już nie ma co gadać. To chyba nikt nie ma wątpliwości, na jakiej postawie zależy Kościołowi, bo to w ogóle na tym się opiera Kościół. Kościół plus bunt to równa się zero. Jest w ogóle wspólne, zbiór wspólny Kościoła i buntu jest pusty. O, cześć, telefon jest, odebrałem, działa, cześć. Cześć. Opowiedz o rolnikach i buncie. Ale rolnikach i buncie, ale ja bym chciał jeszcze powiedzieć o dzieciach, nie? O to jeszcze lepiej. Jak mogę, bo ja mam dzieciów kilku i właśnie, w domu. No i jak z no buntem? No właśnie, i to jest takie, wiesz, jak one są małe, nie? To jest taka zagwozdka, bo z jednej strony byś chciał, żeby one się buntowały. To bardzo dziwny rodzic jesteś, którego bardzo lubię, ale to jest nietypowe. Ale z drugiej strony, jak one są takie małe, to one się nie mają przeciwko komu buntować, bo tylko ty jesteś. One nie chodzą jeszcze do szkoły. A no tak. No i to małe dziecko takie, wiesz, za bardzo nie można go podbuntowywać, no bo na początku to się uczy takich zasad, których jednak może za małe to jeszcze... A właśnie, jak małe? Mówi... O jak małym mówimy?
No na przykład 4 lata, jak ma. Nie, no to już bez przesady, to niech na razie jest, no, niech no robi co. No co, no panie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, no nie ma co. Jak chcesz wychować wojownika, to, już, to wiesz, to musi być kurde od małego, nie? Ja nie, no wiem, ale małe to może tak chociaż 6 lat, bo 4 to już mi się wydaje trochę, że to bez sensu, bo to w ogóle nie będzie działać. Ale wiesz co, też jest trochę jednak takiego, trochę wolności też już musisz wdrażać. Moim zdaniem już trzeba wdrażać wolność jako taką. Aha. Jak na przykład babcia mówi, oj tam nie biegaj dziecko, nie biegaj, nie wychodź na dwór, bo się zaziębisz, to już takie pierwsze bunciki mogą być, moim zdaniem. Ja bym takie, zrobił, że w ogóle wszystko, co mówi babcia, to obowiązkowo ma powiedzieć, że nie, bo to mnie no może, właśnie, mnie ma no słuchać, właśnie. A innych to niekoniecznie, bunt. Więc to takie stopniowo. Tak. A ja rolnikiem nie jestem, ale powiem, że mi się nie podoba. Na przykład mi się nie podoba w tych protestach, no, że one takie nacjonalistyczne są, że tam panie jest polski rolnik i on jest dobry i prawy. O. I ten polski rolnik, on walczy za wolność wszystkich Polaków. Za ale ojczyznę. Ten ukraiński rolnik, aha, to jest pomiot szatański, aj, to jest truciciel i po prostu co najgorsze może być. Ja tego nie rozumiem do końca. Jego zboże truje nas ja prawdziwych. Ja to rozumiem to, cytując klasyka Martina Lechowicza, ja to rozumiem, tak jak rozumiem chomika w klatce, prawda? No. Ale nie zgadzam się z tym. No bo jednak widzę tutaj zgrzyt, że tak by chcieli, żeby była wolność, ale nie za bardzo. Mhm. Żeby tak najlepiej, żeby tak otoczyć Polskę ostrokołem i żeby to wszystko w tej Polsce się musiało dziać, także. Ale to podobno są różni, bo nie, że nie wszyscy są nacjonalistyczni. No ale ja nie wiem, bo ja nie znam. Są różni, nie, no na pewno są różni, ale jeśli ktoś występuje jako kolektyw, no to ja go oceniam jako kolektyw, bo tak szczerze mówiąc, jak były protesty na przykład antykowidowe i tam tak samo zachcieli zabrać wolność i wszystkim chcieli zabrać. No ja ale tak, nie widziałem, bo antykowidziarze to też był kolektyw. A był, ale czemu tam nie było ciągnika na tym antykowidziarskim proteście? No właśnie, rolnicy rzadko chcą się buntować, albo są pankami, na przykład. Nie kojarzę tak, żeby jakaś grupa panków, takich rebelów, była bardzo rolnicza. To w ogóle nie widzę tego. Rolnik metalowiec. Więc dlatego metalowa. Tak mi trochę się to... No bo no niech tam walczą, ale co oni tam powalczą, panie, oni już zjedzeni są. To trzeba było walczyć 20 lat temu. No to się nie ma co poddawać właśnie, bo dzieci mają na przykład. Chyba. No i te dzieci można już buntować trochę. No można, ale przed czym? No gdzie jest, powiedz mi, logika w tym? Ja bym chciał wiedzieć, czy rolnik sam wie, jakie ma stosować nawozy i jakie ma stosować pestycydy? I wtedy nie potrzebuje regulacji państwowych? Czy rolnik będzie trucicielem i my musimy każdą partię zboża skontrolować? To jest, ja bym chciał wiedzieć, w no którą ja stronę bym idziemy. Wolał, to dobre jest pytanie, ale to nie jest takie znowu oczywiste, bo to różnie można widzieć, ale ja bym wolał jednak widzieć to tak, że nie zakłada się, że ludzie są trucicielami, złodziejami i bandytami, bo to bardzo beznadziejne życie jest potem. Jak wszyscy ustawią sobie tak rzeczywistość prawną i społeczną, żeby zawsze się widzieć najgorsze rzeczy i się oskarżać na dzień dobry. No przecież tak w Anglii próbują zakładać zawsze, że nikt nie próbuje cię zabić, oszukać i truć i tak dalej. I dopiero jak jest problem, to się reaguje. A na przykład w Polsce jest odwrotny klimat, że najpierw reagujesz i spodziewasz się najgorszego, a potem ewentualnie jak ktoś udowadni, że nie jest złodziejem, to mu dajesz spokój. To takie słabe, no to niemiło się żyje właśnie, myślę sobie. No właśnie, no ale przecież w Polsce, czy my w Polsce mamy kontrolę na granicach? Mamy. Czy mamy sanepid? Mamy. Czy mamy Państwową Inspekcję Weterynaryjną? Mamy. I to wszystko w teorii powinno wjeżdżać przebadane i dobre, ale to jakby praktyka pokazuje, że ta teoria nie działa. Że to nie działa. Czemu? A my to, jak niemożliwe. To państwowe nie działa? Tak. Państwowe, a nie działa. No to mi teraz... Państwo, ale wiesz, jakie jest na to rozwiązanie? Więcej państwa, wiem, zawsze jest to samo. Kontroli. Więcej kontroli, jeszcze więcej państwa. Trzeba. Zwiększyć budżet, no tak, zawsze to samo. Otóż to.
No i dlatego to właśnie nie popieram, chociaż niby w sumie powinienem. Dziękuję Państwu, z tym Was zostawiam. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Discord kontestacji, tam wchodzimy i tam się nacieramy tą wolnością taką prawdziwą, a nie taką udawaną. Dobrze. Dziękuję, dobranoc. Coraz mądrzejsze są telefony, poszedł sobie. Szkoda, bo tak już ładnie mówił na koniec, zwłaszcza ogłoszenie było. No, dokończymy sobie. Dzisiaj z jakiegoś powodu wpadło więcej ludzi sobie w środku audycji posłuchać o tych rozmowach, bo ludzie wiedzą z jakiegoś powodu, jak nie słuchają, to wyczuwają, że jest fajna audycja i przychodzą znikąd. Nie wiem, jak to się dzieje, ale tak się dzieje, naprawdę poważnie mówię. No i jest taki wzrost. Albo spadek, zależy kto dzwoni. A teraz jest jeszcze jeden telefon, nie mogę uwierzyć, a przecież już chciałem skończyć, ale ktoś zadzwonił, a ja lubię sobie pogadać. Cześć. Witam. No ja na sam koniec, akurat włączyłem na sam koniec i zacząłem oglądać i słuchać. No. Ja mam kilka rzeczy. Tam padło coś takiego, że w czasie COVID-a no, rolnicy się nie przyłączali do protestów. No tak pamiętam, ale w sumie nie byłem w Polsce. A co, nie tak było? No tak było, ale wiesz co, wtedy straciłem robotę swoją i szef mi dał inną robotę tam u siebie na wsi. No. I tam na wsi nie było żadnego COVID-a. No. Do sklepu się jeździło, żadnych maseczek, no raj, po prostu czułem się jak w raju. Tu w Warszawie po prostu za mordyzm, a wyjechałem tam 50 km. To jest plus wsi, to jest prawda. Ale tak, nie na każdej wsi, bo to różnie były wsie, że są tacy ludzie, co tam ten. Ale generalnie to masz rację. Na wsiach ludzie mają tak, no trochę są, mają własne życie, nie? Swoje zasady. To mogą tak olewać. Także można uciekać po wolność na wieś z miasta. Dziwne, ale chodzi. Czasem tak jest. No. O to chodzi. Odnośnie tych strajków rolników, to ja ich jak najbardziej popieram, bo to jest ostatnia grupa, która jeszcze została, która cokolwiek może jakoś tam walczyć. Wiadomo, oni walczą o swoje. No, natomiast jak widzą, że im sprowadzają jakiś tam syf przez granicę, spleśniałe owoce, że na przykład muszą stosować pewne środki ochrony roślin, a innych nie mogą, a na Ukrainie jest wszystko dozwolone, że na Ukrainie na przykład są wielcy no, plantatorzy tam z Holandii, z Niemiec, USA, którzy mają olbrzymie połacie, na których właśnie... No to jest dobre pytanie. Co, różne o co... I to sprowadzają do Polski. I czego żądać w takiej sytuacji? Powiem ci, czego ja bym żądał. Ja bym żądał, żebym miał taką samą wolność, jak ci na Ukrainie na przykład. Na przykład, można było. To by można żądać, ale pewnie podejrzewam, że inni żądają, żeby na Ukrainie była taka sama niewola jak w Polsce. W tą stronę. Zgadza się. Tak. Zgadza się. Właśnie. Natomiast właśnie to rolników wkurza, że tu zostały sprowadzone różne towary i że nagle spadły ceny na skupie, tak? I oni mają do spłacenia różne no, tak, tam kredyty. To jest problem. Za maszyny, że no... im ciężko jest wyjść na swoje. I dlatego no, protestują. Ostatnio też, dzisiaj się dowiedziałem, że dołączają się na przykład ci, którzy no w lasach są. Te służby, tak? Mundurowe, graniczne? Nie. Którzy na zwierzynę polują. Myśliwi. No myśliwi, tak, bo im też różne rzeczy szykują ci zieloni. A, jeszcze jedna rzecz, te zielone głupoty, to też to dotyka rolników. No, sam przykład no, to jest prawda. Procenta ziemi. Rolnik ma niby po ojcu, czy nawet niech sobie kupuje tam ziemię i nagle musi się 4% pozbyć, bo to ma być ugór jakiś, no, bo ktoś tam z Brukseli sobie wymyślił. No, są głupkowate przepisy niesamowicie i oczywiście to się od góry bierze z tego państwa, no i dlatego kontestacja od zawsze nie lubi państwa. Tylko się zastanawiam, czemu dzisiaj wszyscy skręcają w stronę rolników? Co to tak? Było buncie, było takie, chciałem właśnie indywidualnie gadać o problemach takich życiowych, osobistych. Ostatnio tak sobie myślę, czy nie zostać trenerem zwoju osobistego, bo rozwój, ja
postrzegam jako dążenie do bycia prostszym człowiekiem, najpierw jak dziecko, więc to jest technicznie zwój osobisty. No i tak sobie myślę o tym i gadam od tej strony, a tu wszyscy zaczynają grawitować w stronę wielkiej polityki, dużych grup społecznych, problemów jakichś państwowych. No czemu tak zawsze? Czemu nie chcemy gadać o sobie, o jednym człowieku, tylko zawsze o przynajmniej 2 milionach? Bo to jest temat teraz bardzo nośny, który część ludzi dzieli. I wydaje mi się, że to jest ważny temat, bo no, coraz więcej rzeczy nam odbierają takich wolnościowych. No, a jeszcze tam jedną rzecz taką powiem, no, która kiedyś tam w kontestacji była bardzo promowana, że właśnie wolny rynek właśnie powiedział o rolnikach, że oni tak, że wspierają swoje rolnictwo, to nasze polskie. No ja też tak myślałem, że wolny rynek, że no można wszystko wytwarzać, tak, no, że liczy się państwo. Natomiast a dziś, teraz no, zostałem, zdania? No. Zostałem czymś takim skonfrontowany, jak na przykład są Niemcy, czy na przykład czy Belgowie, czy Norwegowie, którzy wolą na przykład więcej zapłacić, ale u swojego jakiegoś tam producenta okien, niż kupić jakieś tam polskie okna, które mogą być tańsze, mogą być lepsze, ale wolą. Ale to czekaj, bo to którzy Niemcy? Bo to nie działa tak, że każdy jeden z 40 milionów ludzi tak woli. No i właśnie myślę, że to mniejszość tak woli, tylko ci, co kupują po prostu tańsze albo lepsze, to nie gadają o tym za bardzo. Dlatego rynek działa i rynek jest zawsze globalny i międzynarodowy. Ludzie kupują to, co kupują, bo to jest dla nich lepsze. I niektórzy są nacjonalistami i dla nich jest lepsze tylko dlatego, że ma plakietkę Made in Poland albo Made in Germany, ale większość ludzi to nie jest tak aż bardzo zainteresowana. I zwłaszcza na Zachodzie. Oni się tak nie przejmują bardzo. Nie wiem, czy miałeś kontakt z Niemcami, czy z Norwegami. Dominika tam 2 lata mieszkała, ja tam też byłem, znam ludzi, gadałem. Znaczy, nauczyłem po niemiecku trochę przez ten kontakt, no. A co? No, okej, no to... No, nie wiem, ja tam się spotkałem z takim lokalnym... No. Patriotyzmem po prostu, żeby wspierać swoje... No jest to trochę tak, ale to nie jest taki silny trend, bo wszędzie tak jest, pewnie, że tak. Nie? Na przykład, ja wiem... Nie, no nie, w każdym kraju nie ma co mówić przykładów, bo pewnie, że to występuje. Ja tylko mówię, że to nie jest taki trend, który może mieć wpływ na globalne zachowania całych rynków. To nigdy nie jest takie masowe, że ludzie nie chcą kupić polskiego, bo nie jest polskie, tylko nie chcą prawdopodobnie kupić polskiego czegoś, bo mają lepsze coś do wyboru, albo że jest za drogie, albo że jest za słabe jakościowo, albo coś tam innego. I takie zwykłe są no, sprawy na rynku. No, wiecie, no kupują od Chińczyków jakieś komputery albo komórki i nikt się nie zastanawia, żeby kupić amerykańskie w Stanach zamiast chińskiego, tylko dlatego, że jest amerykańskie. No, albo w drugą stronę, Chińczycy kupują iPhony i nie zastanawiają się, czy że chiński, czy nie chiński. No, to jest zupełnie normalne. No, czy też ja nie chcę jeździć Rometem, tylko Hondą i no, wszystko mi jedno, czy to jest brytyjskie, czy takie, czy siakie, tylko że ma dobrze jeździć i fajne być. Nie interesuje mnie, czy jak Hondę kupią jutro Francuzi, to tak samo kupię tą Hondę. Więc to albo Polacy też, niech kupią, będzie nawet łatwiej może, będą jakieś żarty w reklamach po polsku lepsze, albo wiem co tam innego. No, ale myślę, że ludzie przeceniają ten nacjonalizm. Na Zachodzie go nie ma, on jest bardzo, bardzo słaby. Takie lokalne, rozumieją ludzie, że lokalne rzeczy wspierają, ale zwykle to są takie rzeczy typu, że małe sklepiki z żarciem i nie lokalne typu niemieckie, tylko naprawdę lokalne z wioski. To tak, to występuje dużo mocniej, nie? Ale to dlatego z takich ludzkich powodów, jak 10 tysięcy ludzi mieszka na jednej wsi, to oni się znają między sobą i chcą, żeby sąsiad se też zarobił, więc kupują drożej u niego niż jakieś tam z hipermarketów. To takie coś jest, ale to jest taki patriotyzm, nie narodowy, tylko taki naprawdę lokalny. To nawet fajne to jest, ale nie wiem, czy też jakaś
coś z tego wynika większego. No. Ja to tak widzę. No spoko. Ze swojej strony ja powiem, że wspieram, staram się wspierać takie lokalne rzeczy, lokalne sklepy, jeździć na bazary i kupować bez paragonu, dostaję często więcej, tylko oczywiście jak nie ma innych klientów. Ja się zgadzam, ale ja bym to nie robiłbyś tak, jakbyś mieszkał za granicą na przykład, w jakimś kraju, co... Też, oczywiście, wielokrotnie mieszkałem w różnych miejscach za granicą. I też pewnie lubisz bazary, lokalne sklepiki czy tak, coś. Tak, oczywiście. No właśnie, tak, też, tak. To jest fajne. Porozmawiać sobie bardzo przyjemnie. No. Jest super. To jest też fajne, bo że wolny rynek nie działa tak, jak ludzie czasem myślą, że wystarczy, żeby było taniej i wszyscy będą kupować tylko dlatego, że jest taniej. Ludzie zwracają uwagę na całą masę innych rzeczy, a nie tylko na cenę, albo nawet na jakość, i na przykład cenią sobie to, że kupują od babci z targu, bo mają fajny klimat albo poczucie, że pomagają babci. I to też jest ważne na rynku. To też jest część rynku i to jest właśnie fajne, bo dzięki temu mogą bardzo niszowe rzeczy cały czas istnieć, mimo że są jakieś wielkie giganty i międzynarodowe hiperkoncerny. A babcie dalej będą sobie istniały i sprzedawały oscypki i dobrze sobie będą radzić. Fajne to jest. Więc ja mam, to jest super. Dla mnie plus rynku wolnego akurat. To nie potrzeba do tego regulacji państwa przecież. No bo bez państwa dalej by tak kupowali lokalnie przecież, nie? Tak. Jeszcze jedną rzecz, którą powiem, to ostatnio staram się nie korzystać z firm, które umieszczają ślad węglowy i tak zrezygnowałem na przykład z paczkomatów. No proszę. A ja znowu odwrotnie. Ja bardzo lubię ślad węglowy i ja lubię, żeby smrodziły na przykład motorki, bo mi nie, to no, nie przeszkadza. Nie, żeś mnie nie zrozumiał. Po prostu wyliczają się ślad węglowy. Że cię wypominają, że ty jakieś ślady robisz, tak? Tak. Ja bym z przyjemnością sobie wziął jakiegoś starego gruchota diesla i bym przejechał z jednej części Warszawy na drugą część Warszawy, żeby... Znaczy, nie wierzysz w tą religię węglową? Dorzucić. W skrócie. Nie, tak, nie, ja nie lubię narzucania mi religijnych wartości prywatnych i to się zgadzam. Traktuję to jak kompletną religię, bo nie ma żadnych na razie... A dobra, nie zaczynam tematu, ale ja też tego nie lubię, nie lubię tego wbijania mi na siłę, że mam w to wierzyć, przez te różne firmy. Tak się zachowują, tak jakby to było akceptowane przez wszystkich jako dogmat. Wcale nie jest i ja bym chciał, żeby mnie szanowali moją wolę jako klienta, który se może mieć własne zdanie na temat śladów węglowych. I firmy, które mnie nie szanują, to ja też unikam. Polecam. Bardzo dobrze. Jest to taka jedna rzecz, co za tym idzie, to właśnie wprowadzają na przykład te strefy czystego transportu sobie państwo politycy i mówią, że większość się na to godzi. Albo jakieś inne zielone głupoty, a później idą ceny w górę i ludzie się budzą z ręką wiadomo w jakim miejscu. No. To się trochę zmienia na szczęście, bo niektórzy już są świadomi, że to ma koszty. Na przykład w Londyn to jest takie, tam jest ciągła walka tych ludzi, co tam krzyczą, że zielone, w Londynie nie wolno jeździć po Londynie, a tych, którzy widzą, jakie są straty, ile to kosztuje. Więc część chce, część nie chce, no i tak sobie dyskutują. Więc to nie jest taka... Może ja nie wiem, jak to wygląda z Polski, ale na Zachodzie są dyskusje na ten temat i to jest taka walka jednego trendu z drugim trendem. No to jest o tyle dobre, że to nie jest taka super religia, co ma wszechmoc, nie? I że zmusi nas wszystkich do tego śladu węglowego, bo za dużo ludzi wcale tego nie chce aż tak. Przynajmniej w Anglii, no nie wiem, jak gdzie indziej. Tylko wiesz, że to wszystko wprowadzają... Te wszystkie opłaty emisyjne, to wszystko idzie w koszta energii, ogrzewania. No bo to w Unii. Trzeba wyjść z Unii. No, za chwilę, wiesz, będzie trzeba domy remontować, bo nie będą spełniały odpowiednich tam standardów. Wiesz, ale to tak się gada, nie? Jak przyjdzie ta data remontu i nagle ludzie stwierdzą, że jednak nie ma tyle pieniędzy i nie chcą płacić, to się będą po cichu wycofywać. No, nie da się aż tak zmuszać ludzi do czegoś. Bo już ludzie wierzą w coś, póki nie każesz im za to płacić. Tak jak wierzyli w COVID, póki nagle nie zobaczyli, jakie są konsekwencje zamykania wszystkiego.
I zaraz im zmiękła rura dosyć szybko, nie? Jak już poczuli inflację, jak poczuli te depresje przyszły i wszystko. Także wiesz, sama natura jest po naszej stronie, że tak powiem. No. Nie jest tak źle, myślę sobie. Nie wpadajmy w stany obsesyjno-paniczne. O. Ale warto, wiesz, mieć rękę na pulsie. A warto, prawda? Dobra, dzięki za wpadnięcie. I używać mózgu. Oczywiście, bardzo. Że tak. I rozmawiać z ludźmi. Na razie, hej. Na razie. Dobra, kończymy na dzisiaj. To był program o buncie. Rozmawiam z ludźmi na czacie na temat... Alex powiedział na temat rolników znowu. Co jest z tymi rolnikami dziś? Mówi, rolnicy grzecznie zakładali maski, jak policję widzieli, ktoś nawet mnie w sklepie oszczekł, że stoją. Mnie to wisiało, bo i tak wiedziałem, że do sądu pójdę. O ja, jeszcze było, nie było nic o COVID-zie i o buncie antykowidowym. To były czasy. Może znowu jakiś COVID zrobią. Może znowu będzie można się pobuntować trochę. To był jakiś plus, ale nie, z drugiej strony to ja już nie chcę do tego gówna wracać, bo bunt ma swój urok w ogóle i to jak ktoś się zastanawia, czemu się buntować, to ja bym odpowiedź trochę dla klimatu jednak. No bo jest, posłuchajcie sobie takiego Jacka Kaczmarskiego, tych piosenek, nie z czasów tego właśnie buntu, tej Solidarności czy coś. Naprawdę tam chodziło o klimat, no bo tam też chodziło, żeby Polska była Polską i żeby tam... no nie wiem, o kasiorę też oczywiście i podwyżki, żeby był papier toaletowy, różne rzeczy, ale sam klimat, sam siebie jest super fajny, jak się człowiek buntuje razem z innymi ludźmi. I to ja bym chciał stworzyć znowu, żeby odrodziło się w kontestacji. Kontestacja się zaczęła jako tam takie radio internetowe i podcasty, ale przyciągnęło na tyle ludzi za jakiś czas i na tyle klimatycznych i na tyle buntowniczych, że zaczęli się razem zwąchiwać i zaczęli się spotykać i robić różne rzeczy. I wiecie, coraz więcej telefonów, ludzie się poznawali, przestawali się tak traktować jak obcych i zaczynali różne razem wyjazdy robić, contest campy były bardzo fajne na początku, genialne. I one były dla klimatu, głównie się po to jechało. Potem się tam zrobiło biznesowo, już ludzie mieli jeździć na odwyk camp, nie, na contest campy. No odwyk też pewnie, niektórzy to potrzebowali odwyku na takich. No, w każdym razie jeździli na contest campy, żeby tam posłuchać wielkiego mistrza, milionera zarabiania pieniędzy, jak kupować nieruchomości. No, okej, no też można, ale już nie było klimatu, no i w końcu się to skończyło, bo myślę sobie, że klimat jest nawet ważniejszy od tego, jak zostać milionerem i handlować nieruchomościami. Ja bym chciał ten klimat, żeby był. Mnie tam nie obchodzą tak bardzo nieruchomości. Milionerem też nie za bardzo chcę być. Nudne to jest i ludzie są nudni, jak zostają milionerami. Szkoda życia zresztą i na to wszystko. Chodzi o to, żeby nie być biednym, ale niekoniecznie chodzi o to, żeby być bardzo bogatym, sobie myślę ja. No ja to tak prywatnie, ale wszystko jedno, bo ludzie mają bardzo różne zdania i kontestacja była pięknym miejscem przez to, że mieli bardzo różne zdania. Nawet byli jacyś dyżurni, tacy, nie wiem, socjaliści pewnie nie, ale tacy, no, z alternatywnymi poglądami, no, w ogóle na rzeczywistość. Jedni bardzo bogaci, drudzy, co żyli, jacyś skłotersi byli. Na contest campie było widać, jak strasznie się różni, różna gromadka jest, ale był klimat. Ten klimat to jest coś fajnego i ten klimat może być, myślę sobie. Jak widzę tutaj, kto dzwoni, jak się gada, to może to wrócić. Ja go próbuję tak pozachęcać, taki zacząteczek robię, nie? Tak się puszczam dziwne muzyczki, żeby ludzie zobaczyli, że może być fajny klimat, bo bunt daje ten klimat. Wspólny bunt albo wspólna walka przeciwko czemuś. Najlepiej przeciwko czemuś faktycznie złemu, a niesprawiedliwemu. Zamordystycznemu. No. Kontestacja jest dobrą okazją, żeby stworzyć jakiś nowy bunt. Nie? Nie będziemy sobie odrestaurowywać Solidarności, bo to już siermiężne, ani nie będziemy w kółko gadać o COVID-zie, bo to już game over, tylko nowy bunt i nowe klimaty i nowe piosenki i nowe muzyczki. No, zobaczymy. A my mamy swoje problemy w tych czasach i one będą rosły.
I czekam z wielkim wytęsknieniem, aż się rypnie finansowy system, który ugina się pod ciężarem długu. To jest największy problem, dalej twierdzę i będę przypominać jakiś czas, że to jest największy problem naszych czasów. Mało kto na to zwraca uwagę, bo wszyscy są zajęci albo rolnicy, albo tam COVID-y, albo jakaś wojna, albo coś innego, ale tak naprawdę dług zawsze jest problemem numer jeden, dług, którego już nie ma wyjścia, dług, z którego nikt już nie może uratować, bo to właśnie ci, co ratowali, są najbardziej zadłużeni i to się kończyć może albo pierdyknięciem całego systemu, co wyleci w powietrze i będzie bardzo trudne życie, albo inflacją, która zrobi jeszcze gorzej, bo inflacja demoluje kraj tak jak wojna, z tego, co czytałem w książkach. I z tego, co przeżyłem, ale ja byłem mały, to i to była taka mała inflacja, ta hiperinflacja w Polsce. I oni mówili, galopująca inflacja. Pamiętam, jak się pieniądze ciągle zmieniały, jak się tam 100 tysięcy złotych, potem miliony, już nic nie były warte. To jest bardzo niefajne życie. Ludzie sobie tylko teraz, niedawno, przeżyli taki ledwo zaczątek tego, jak się żyje w warunkach inflacji, ale nie mieli takiej inflacji jak w Wenezueli albo w Zimbabwe. To taka już... że niby śmieszne, ale to nie jest śmieszne, bo w Zimbabwe to se może zjeść banana, a w Wenezueli to se może zjeść pomarańcze z drzewa, to aż takiej tragedii nie ma, chociaż podobno niektórzy jedli zwierzęta z zoo, bo głód się zrobił troszeczkę, ale w Polsce jak pół roku jest zima, to nie jest śmieszne, to efekty inflacji to może być masakra, ale z drugiej strony plus jest taki, że ludzie wracają w sytuacjach trudnego życia do tego, co ważne, do tego, co najbardziej istotne. Przypominają sobie o rodzinie, o jakichś wartościach w życiu, o Bogu, o tym, po co w ogóle żyć, albo o tym, że fajnie jest być razem, pić razem herbatę, zamiast chodzić do drogich restauracji, to razem sobie zrobić posiadówę, wziąć gitarę, pośpiewać o tym, że jest do dupy i zobaczyć, jak fajnie być z drugim człowiekiem. I razem się pobuntować. No, to jest ten klimat. Więc ja czekam trochę, aż będzie biedniej, bo jak ludzie są bogaci, to im się nic nie chce. Ale jak póki jest bogato i fajnie, to też myślę sobie, że damy radę z klimatem, bo mamy, zwłaszcza w Polsce, bo w Polsce jest takie dziadostwo w tylu miejscach, że ciężko się czuć, że fajnie się żyje, nie? Jak ktoś ma dzieci w szkole, chodzi do tej szkoły, albo sam chodzi do szkoły, I cały czas się styka z tym, z tą mentalnością jak ze środka PRL-u, z tymi babami, co tam chodzą, urzędniczkami, co... A, dobra, nie będę nawet wchodził w temat. No, w każdym razie, nie czuję, że to są fajne czasy, fajnie się żyje, bogato i ten, bo państwo w Polsce jest nieprzyjemne bardzo, dużo bardziej niż gdzieś tam na zachodzie. No, nigdzie nie jest w Europie jakoś tak super, nie? Bo to nie są złote lata Europy, naprawdę. To są czasy końca ewidentnie Europy. Nie fajnie tak bardzo jest. Ale to jest chociaż trochę plus taki, że jest się przeciwko czemu buntować. Jakbym chciał, żeby wróciła taka moda, żeby młodzież wróciła, tak zwana, czyli młodzi ludzie, oni się czują, jakby nie mieli miejsca swojego na tym świecie w ogóle i głupio, że się tak czują. Ja bym chciał ich zbuntować. Nawet tak trochę na ślepo. Wiesz, jak się ma 15 lat, to ja myślę, że człowiek się buntuje, zawsze tak trochę głupio będzie się buntował, że nie wie, co robi. Zawsze na ślepo, zawsze więcej mordę drze niż wie. Ale to ma... To jest, nie wiem, to jest chyba konieczne, żeby człowiek wyszedł na jakiegoś człowieka, co ma jakąś swoją wartość, nie dla innych, tylko dla siebie samego, w oczach swoich własnych, to musi się zbuntować, bo inaczej to jest taka glizda. I ja nie chcę gadać więcej do glizd. Ja byłem na YouTube, ja już wiem, jak to jest mieć piosenkę i tam jest licznik, 100 tysięcy ludzi cię słuchało, mówi licznik, a to jest gówno prawda. To jest 100 tysięcy glizd albo milion. To nie są nawet ludzie, to są jakieś liczby, rubryki, statystyki. Prawdziwy człowiek to jest zawsze jeden i nieważne, czy on jest taki sam jak inni, czy nie jest, czy go wszyscy lubią, czy go nie lubią, czy pasuje do trendów, czy nie.
on jest zawsze sobą, a zawsze jak ktoś jest sobą, to zawsze musi się zbuntować trochę, zawsze się musi wyróżnić, zawsze musi zaprotestować, bo nie może być dwóch ludzi identycznych, co tak samo myślą. A dzisiejszy świat chce wszystkich, ze wszystkich zrobić klonów. Wszystkich wrzuca do jednego wora, wszystkim się ma wszystko podobać, to samo, wszyscy mają tak samo myśleć na temat ekologii, zieloności, państwa, narodu, wolnej soboty i wolnej niedzieli, wszystko ma być jedno, takie samo. Tak dzisiejszy świat to próbuje zrobić. Co mnie dziwi, bo internet na początku to była ostoja właśnie wolności, taka różnorodność tam była niesamowita, a wyewoluował w dzisiejszych czasach do maszyny robiącej to samo, co telewizja, czyli wymusza na wszystkich jednorodność, zmusza do bycia, do gonienia za trendami, do szukania tego, co modne i ludzie się też dostosowują naturalnie do tego, do tej maszyny. No, tak czy inaczej, kontestacja sobie jest fajnym miejscem, gdzie można co tydzień wpaść w poniedziałek i pogadać. Zapraszam co poniedziałek o 8 na stronę kontestacja.com. Tam jest link do audycji najbliższej zawsze. Można sobie przypominajkę tam włączyć. Na YouTube nadajemy, na Facebooku nadajemy. A jak ktoś potrzebuje, żeby gdzieś nadawać, to niech mówi, też możemy nadawać. No i kto chce brać udział w tworzącej się naszej grupce, dołączać do klimatu, współtworzyć partię, to niechże wypełni formularzyk na stronie kontestacja.com i powie, ja chcę do partii. No, bo cały czas ludzie po kolei, tak powolutku, po jednym przychodzą, wypełniają formularzyk, zgłaszają się. Jak nas będzie odpowiednio dużo, to zarejestrujemy się jako partia. Serio. I już będziemy, co nam to szkodzi. No i już. Będziemy partią. Dalej będzie to samo, tylko teraz będziemy się nazywać partią i będą musieli nas szanować. Będą nas musieli zaprosić do PTVP i będziemy, wyślemy mnie na przykład, żebym gadał w debacie prezydenckiej na przykład. To by były jaja, nie? Ale bym chciał takie jaja zrobić. Nie bójcie się, poradzę se. Ja jestem Martin, ja robiłem koncerty, nie? Ja to umiem gadać, jak jest dużo ludzi, nie? Nie dostanę stresa. No. Czy dostanę, ale co to za stres? W ogóle mnie nie mam jakiegoś takiego, bo ludzie onieśmiela, taki duży, tacy wielcy ludzie, jakiś sławni czy coś. Ja mam w dupie, już tylu widziałem. I oni tacy słabi byli na żywo, tacy marni. No, w każdym razie, ja bym tak sobie, marzenie moje jest, że zróbcie partię, ja zostanę pierwszym sekretarzem i będę w debacie prezydenckiej i zrobię z tego albo cyrk, albo coś fajnego, albo może nic mi nie wyjdzie, no, ale nudno przynajmniej nie będzie, nie? Będzie coś do posłuchania i ludzie powiedzą, o kurde, teraz ten Lechowicz jeszcze, no, to ładnie zrobił się cyrk z tego. Nie, nigdy nie wiadomo, co będzie. Ale żeby się coś działo w tym nudnym kraju. Aż pan tak myśli? No a ja? No. To do następnego odcinka. Kontestacja, mówił Martin Lechowicz. Szczegóły na www.kontestacja.com. Wszystkiego. Do następnej audycji. W poniedziałek. Cześć! Albert! Wychodzimy! Nie całujcie się z nikim, kto wykazuje objawy infekcyjne i nie jest mężem, tak? A nawet może i z mężem też nie, bo po co chłopa tam zarazić, tak?